Objawy nowotworu pęcherza moczowego to są objawy pojawiające się dosyć późno. Niestety ten nowotwór daje objawy w momencie, kiedy zaczyna być bardziej zaawansowany. Najczęstszym objawem, z którym pacjenci zgłaszają się do lekarzy, zwykle specjalizacji urologii, to są to, są, to jest krwiomocz, tak? Jeżeli pojawiają się jeszcze jakieś inne objawy, typu ból, to niestety będzie to świadczyło o dużo większym zaawansowaniu procesu nowotworowego. Oczywiście część objawów, które są charakterystyczne np. dla panów, dla przyrostu gruczołu krokowego, może również być charakterystyczne dla raka pęcherza moczowego. Takimi objawami jest np. Na parcia naglące. Takimi objawami jest niektória, czy oddawanie moczu, często oddawanie moczu w nocy, czy też właśnie takie trudne do zatrzymania parcia. To są właśnie te objawy, które mogą skierować pacjenta do lekarza i może to czasami uratować mu życie rzeczywiście. Tutaj nie ma specjalnych zaleceń dotyczących takiej profilaktyki. Oczywiście obciążenie rodzinne jest pewnym wskazaniem do wykonywania częściej takich badań. E, wydaje się, że raz do roku w zupełności wystarczy w większości przypadków wykonanie badania USG czy też wykonanie badania moczu. E, oczywiście w przypadku, kiedy ktoś jest osobą palącą, która zwiększa ryzyko powstania nowotworu pęcherza, to sugerowałbym, żeby te badania wykonywać nieco częściej, na przykład raz na pół roku. Później, oczywiście, lekarz rodzinny zadecyduje o tym, czy warto wykonywać jakieś dodatkowe badania. Ewentualnie skieruje do specjalisty, do urologa bądź do onkologa, jeżeli będzie widział takie wskazania. Częstotliwość zachorowań jest oczywiście zależna w jakiś tam sposób od płci. Częściej chorują panowie. Eee... To też pewne jest związane z tym, że zwykle częściej też ci panowie palą, czyli są bardziej narażeni na czynniki ryzyka. Oczywiście takimi czynnikami ryzyka jest nie tylko palenie papierosów, ale pewne narażenie również na pewnego rodzaju substancje toksyczne, które zdarza się u panów. Wydaje się, że częściej, bo pracują zwykle w przemyśle, który to właśnie powoduje, że, że niektóre te narażenia mogą zwiększać ryzyko powstawania nowotworu pęcherza moczowego. Na przykład panowie, którzy, niestety teraz również i panie, ale. Zwykle panowie, którzy pracują na stacjach benzynowych to są, to są osoby, które mogą być bardziej narażone na nowotwory pęcherza moczowego. Wczesne rozpoznanie nowotworu to zwykle bardzo dobre rokowanie, bo pacjenci po usunięciu zmiany z pęcherza moczowego wymagają czasami jakiegoś leczenia uzupełniającego. Nie w każdym, oczywiście, przypadku. Takim charakterystycznym, dosyć ciekawym leczeniem uzupełniającym pacjentów z rakiem pęcherza jest podawanie szczepionki BCG, która jest szczepionką przeciwgruźliczą, o którą, którą wszyscy znamy, którą większość z nas. W młodszym wieku miała podaną, i taka szczepionka jest podawana tym pacjentom do Pęcherza i ona zapobiega wznowie procesu nowotworowego. Jest to taka stara forma immunoterapii, którą, której która teraz zostaje zastępowana coraz nowszymi lekami. Oczywiście mamy teraz leki z tak zwanych grupy inhibitorów punktu kontrolnego. Immunoterapia, która zaczyna powoli wypierać to stare BSR, ale stare BSR bardzo dobrze się cały czas trzyma i jest rzeczywiście podawana u bardzo dużej grupy pacjentów we wczesnych stadiach zaawansowania tego nowotworu. W przypadku, kiedy mamy do czynienia z większym, z wyższym zaawansowaniem, czyli ten nowotwór zaczyna przekraczać błonę mięśniową pęcherza moczowego, w takiej sytuacji niestety zwykle pacjent kwalifikuje się do usunięcia pęcherza moczowego. Nie w każdej oczywiście sytuacji. Trzeba w niektórych sytuacjach to można, można nie, nie tyle trzeba, co można w niektórych sytuacjach ten pęcherz oszczędzić. To oczywiście o tym decyduje pełne konsilium lekarskie, zwykle, gdzie znajduje się lekarz urolog, lekarz onkolog i radio terapeuta, oni decydują o tym, czy ten pęcherz można oszczędzić. Także e, nie zawsze wiąże się to z usunięciem tego pęcherza moczowego. Oczywiście usunięcie pęcherza moczowego jest dosyć trudnym e, zabiegiem, w sensie e, jakby ogarnięcie tego przez pacjenta psy, psychicznie, tak? ale jest to oczywiście zabieg, który zwykle ratuje mu życie i pacjenci... E, bez tego pęchacza moczowego doskonale funkcjonują w społeczeństwie, dają, dają sobie doskonale radę, to jest oczywiście wszystko do ogarnięcia. Więc na pewno stara, sta, starajmy się po pierwsze rozpoznawać ten nowotwór wcześniej, nie lekceważyć objawów, które się pojawiają, które mogą sugerować, szczególnie krwiomoczu, który może, może, może sugerować nowotwór pęcherza moczowego, i pojawić się odpowiednio wcześniej u lekarza, to pod, po, pozwoli na rozpoznanie na tyle wczesnym stadium, że nie będzie powodów do tak radykalnych kroków.